na pomeczowej konferencji prasowej drugi mecz ćwierćfinału Anwil Włocławek, PGE Turów Zgorzelec. Zwycięstwo gospodarzy. Anwil prowadzi 2-0 po wygranej 86-72. Razem z Państwem trener zespołu gości pan Michael Clarkson i zawodnik zespołu gości Jacek Jarecki. Oddajemy głos trenerowi. First of all, I'd like to pay my respects to this team that we played tonight from Anvil. They played tough basketball. Defensively, they shared the ball, and so I congratulate them for the win. They deserved it. They were the better team tonight on the floor. As for our guys, our team, I'm extremely proud of the effort. This could have easily been a 30-point, 40-point loss if we would have given up, but there was no quit in my guys. We improved in multiple areas tonight from the first game, and these are the areas that we focused on, from the free throw line, the rebound situation. I would say that if there was one thing that that beat us, that killed us tonight, were the turnovers. But as a team, I'm proud of my guys. We're going to stay focused. We're going to have ourselves ready to play our hearts out for our fans back home in Skorzelec. Thank you. Coach Clarkson, na początku chciał pogratulować zespołowi Anwilu Włocławek, wyrazić swój szacunek dla Włocławian. Zagrali dzisiaj bardzo dobre spotkanie, zasłużyli na to zwycięstwo, byli lepszym zespołem, dobrze dzieli się piłką i pobli stąd ta różnica. Natomiast jest również pełen szacunku i uznania dla swojego zespołu, bo gdyby w pewnym momencie zawodnicy PG Turowa poddali się, prawdopodobnie skończyłoby się różnicą 30-40 punktów. Tak się jednak nie stało. Zawodnicy z Gorzelca walczyli do końca i zdanie trenera w porównaniu z pierwszym spotkaniem zagrali lepiej, poprawili kilka elementów, między innymi rzuty wolne, między innymi zbiórki. Natomiast to, co zabiło Turów w dzisiejszym spotkaniu, to straty. Przed obydwiema drużynami trzecie spotkanie, tym razem z Gorzelcu. Drużyna PGE Turowa na pewno przygotuje się chociażby dla kibiców z tego miasta, będzie gotowa, aby podjąć jeszcze walkę. Dobry wieczór. Gratulacje dla drużyny Anwilu. Wydaje mi się, że pokazali, dlaczego są na dzień dzisiejszy numer 1 w Polsce. Grali bardzo dobrze, agresywnie. My natomiast dzisiaj poprawiliśmy tą deskę. Niestety wydaje mi się, że te straty oraz powrót do obrony był takim kluczem do tego meczu. Musimy wszystkie nasze takie niedoskonałości niwelować wolą walki, charakterem. To dzisiaj może trochę nam nie wyszło, ale playoff to jest seria. Przegrywamy 2-0, ale jedziemy do swojego domu. Tam już raz wygraliśmy w tym sezonie z Anwilem i będziemy wszystko robić, żeby tutaj jeszcze wrócić na ten piąty mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pytania do trenera, do zawodnika? Coach, your players made, I think, 30% two-point shots. They missed many shots inside, so do you think it was because of the tough defense or was it lack of concentration, lack of, I think it was a combination of both, you know, the concentration to finish strong with a little bit of contact. Unfortunately, we were unable to do that tonight. But the defense was also very tough to score off top. This is a huge team for the league this year, and baskets in the paint are not easily come by tonight. So we must do a better job. We must finish with contact, we must be a little bit tougher in the paint. Pytanie padło o skuteczność zespołu Turowa za dwa, skuteczność także z pola 3 sekund, skąd taka niska. Trener Clarkson powiedział, że to jest kombinacja kilku rzeczy, między innymi troszeczkę braku koncentracji, żeby skończyć te rzuty, które są na kontakcie, które są gdzieś tam przy twardej defensywie zespołu Anwilu Włocławek. Skądinąd wspomniał, że ta defensywa to przecież jedna z lepszych w lidze, także to te dwie rzeczy, troszeczkę koncentracja lepsza, lepsze utrzymanie tego rytmu w momencie, kiedy Anwil twardo broni. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym meczu. Witam na drugiej części konferencji. Anwil Włocławek pokonał PGE Turów Zgorzelec 86-72 i prowadzi w serii z drużyną ze Zgorzelca 2-0.
Razem z Państwem trener z dwóch gospodarzy Igor Milicic i zawodnik Jarosław Zyskowski. Zaczynamy od trenera. Proszę bardzo. Tym razem muszę pogratulować przede wszystkim naszym kibicom, którzy licznie się zgromadzili i dali nam niesamowicie dużą energię na boisku. Odnośnie meczu wygrywamy 2-0, natomiast na pewno nie możemy być zadowoleni znowu z naszej obrony pola za 3 punkty, gdzie wiemy, że zespół Zgorzelca rzuca na dużej skuteczności, mają bardzo, bardzo utalentowanych strzelców, a my im jednak pozwalamy oddać te rzuty. Czy to są rzuty przez ręce, czy raczej z otwartej pozycji, to jest sprawa, którą musimy poprawić, jeżeli chcemy myśleć pozytywnie o następnych meczach. Dziękuję bardzo. Trener Jarosław Zyskowski, dzisiaj 13 punktów. Jarku, poprosimy o komentarz. No dokładnie, nie był to łatwy mecz, widać różnicę 14 punktów, ale Turów jest niesamowicie groźnym zespołem, gdzie w minutę mogą rzucić 3-4 trójki i wracają do meczu, także naprawdę gratulacje też dla nas, że zagraliśmy dobre zawody, znowu wygraliśmy zbiórki, co było ważne, dzieliliśmy się w ataku, tu 23 asysty, także oby tak dalej, 2-0, na razie jeszcze to nic nie znaczy, jedziemy do Zgorzelca, wiadomo, wygrać pierwszy mecz. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera, do zawodnika? Proszę bardzo. Do trenera mam pytanie do Iwana Almeidy. Tak, jakbyś trener spojrzał na to z perspektywy czasu, czy przed sezonem w ogóle można było myśleć o tym, że taki zawodnik może dostać nagrodę MVP? Jak trener sobie przypomnieć, czego się po nim spodziewał? Na pewno Iwan nam dał to, czego oczekowaliśmy od niego. Bardzo mocno go wyszukaliśmy i wiedzieliśmy, że to jest potencjał na wszechstronnego gracza, który nam pomaga i w zbiórkach, i w asystach, i w przeprowadzaniu piłki, i zdobywaniu punktów. Także to jest jeden z zawodników, który się składa na nasz zespół i na pewno musimy wiedzieć, że bez Leonczyka, bez Sobina, bez Zyskowskiego, Łączyńskiego i tak dalej, nie byłoby też Iwana. Także to jego MVP jest zasługa wszystkich zawodników zespołu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, co z Kamilem Łączyńskim? Czy to jakaś poważna kontuzja? Myślę, że będzie wszystko w porządku. Dziękujemy. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo.